Siemaneczko, to cię bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i witam was, słuchajcie, w następnym holu zakupowym. Słuchajcie, tych holi naprawdę robi się dużo, słuchajcie, masakra. Wydaje pieniądze na głupoty chyba. No ale co ja zrobię, jeżeli chłopak lubi robić zakupy, robi je często, po prostu sprawia mu to przyjemność, no to co szkodzi zrobić następne zakupy, tak? Ale się ograniczam, słuchajcie, już przestaję robić takich zakupów typowo holi, typowo takich odzieżowych. Zaprzestaję, już spokojnie będzie. Słuchajcie, dzisiejszy haul będzie z dwóch sklepów. Pierwszy to jest ze sklepu Krop, czyli dobrze znany nam sklep Krop, już parę razy na moim kanale się pojawił. A drugi sklep, który się pierwszy raz pojawia na moim kanale, są to buty z 50 style. Dokładnie z firmy Adidas. Więc, że tak powiem, całkiem w porządku. Dobra, chciałam zacząć pierw może od tych spodni, może zacznijmy sobie od spodni z Kropa. Słuchajcie, są to spodnie koloru takiego szarego. Słuchajcie, są ładnie pachną przynajmniej. Słuchajcie, na dole jest tak, patrzcie sobie, jest takie po prostu wszycie. Myślę, że takie w porządku, nie ma żadnych, wiecie, ściągaczy ani tak dalej, czyli nie muszę tak na siłę tu wkładać tych spodni. To, że tak powiem, wam na spokojnie sobie włożę. Słuchajcie, co ja mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, ogólnie kupiłem spodnie w rozmiarze 34x34. Ale, słuchajcie, te spodnie były tu w pasie dobrze, ale w długości za długie, dlatego dałam mojej mamie. Moja mama jest krawcową, zaniosła koleżance, ponieważ stwierdziła, że boi się, że zrobię mi krzywa, a ona wie, jakie jestem wrażliwe. Dała koleżance, ją po prostu mi skróciła tak, jak było, czyli ja z mamą sobie wyciąłam po prostu część, odmierzyliśmy sobie, wyciąłam, dałam tej koleżance, ona mi zrobiła tak, jak było, czyli takie same wszycie, wszystko zrobiła to po prostu idealnie, więc mi się to podoba, więc tak naprawdę 34x34 to nie jest tylko 34x32. I o, chyba tak, 34x32. Bo tak mi właśnie wchodzi. Słuchajcie, cenowo też było dobrze, ponieważ tak naprawdę cena pierwsza to było 120 zł. Zaraz wam pokażę może. Cena pierwsza tu pod tą ceną i widzimy 120 zł, potem było 100 i potem zniżyli na 50. Złoty, a wcześniej było na ile? Na 70. Czyli było 120, 100, 70 i wreszcie 50. Słuchajcie, to była w ogóle ostatnia sztuka. Nie było więcej tych spodni. One są w ogóle fajne. Tu mają kieszonki. Jedna kieszonka, tu druga kieszonka. Z tyłu również są kieszonki, więc słuchajcie, jest ok. Są bardzo wygodne. Powiem wam szczerze, bardzo wygodnie się nie chodzi, mimo że nie są to aż takie, wiecie, takie spodnie, takie profilowane, takie, wiecie, dość obcisłe. Są to po prostu normalne, zwykłe spodnie i właśnie takich szukałam, bo wcześniej co kupowałam, to właśnie takie ze ściągaczami, takie, wiecie, takie dość, żeby to było modne, ale stwierdziłam po prostu takie zwykłe spodnie, szare, żeby było na jakoś tam przeróżne okazje, słuchajcie. No nic, słuchajcie, zostało wykonane z tego, co się dowiedziałam, zostało wykonane z bawełny i elastana, więc słuchajcie, całkiem w porządku, bo 98% bawełny, 2% elastana. Elastan czy elastan? Nie wiem dokładnie, bo sam się gubię, zazwyczaj tu mylę sobie. Ale już sprawdzam, żebyście też wiedzieli. Elastan, dobrze mówię, elastan. Dziękuję. Więc to, słuchajcie, to wszystko, co chciałam wam powiedzieć o tych spodniach. I słuchajcie, jeżeli chodzi o buty, słuchajcie, buty zostały kupione w 50 style. Są to buty Adidas. Adidas. Słuchajcie, kończę z Adidasa. Buciki w promocji, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy tu gdzieś znajdę cenę. Chyba nie. Portfeliku, gdzie jesteś? Portfel. Nie będzie. Czekajcie chwilę. Jestem, już wam mówię. Słuchajcie, tyle tych kupierków, ale 50
tyle, mam osobny papierek. O, mam. Słuchajcie, kupiłem sobie parę butów. No wiadomo, że parę, no przecież się kupię dwie różne pary, tak? Kupiłem takie po prostu zwykłe, czarne Adidasy, słuchajcie. Jeszcze nikt nie chodziłem, ale jak sprawdzam w sklepie, bardzo wygodnie się wchodzi. Jest tak miękko, tak po prostu, no to po prostu inaczej niż wiecie, w takich zwykłych butach. Zależało mi najbardziej na tym, żeby one były czarno-białe. Pierw w ogóle chciałem kupić całe białe, ale stwierdziłem, no kurczę, tam trzeba będzie często je wyciścić, często trzeba będzie je myć i tak dalej. No tak słabo trochę. Więc stwierdziłem, że kupię po prostu czarno-białe, biała podeszwa, czarna po prostu taka skóra. Nie wiem, czy to można nazwać skórą. Słuchajcie, fajny jest ten napis tutaj, bo jest taki wyprofilowany, nie wiem, czy wy to zobaczycie. O. Adidas, o. Widzicie to, widzicie. Słuchajcie, kosztowały one 180 zł. Z tego co widziałam, to były jakieś tam z promocji. Białe były tańsze, bo były za 150, a czarne za 180, ale stwierdziłem, że jak kupię białe, to trzeba będzie często czyścić, więc mówię, dobra, kupię te czarne. Po prostu ja jestem satysfakcjonowany z tych butów, będę na pewno już je używał, a czekało po prostu one na haul, a wreszcie go nagram. No i co? Ja już się mogę z wami żegnać. Słuchajcie, to było wszystko. Takie króciutki haul zakupowy z Kropa i 50 style. Nie wiem, chyba będę już kończyć, co? Myślę, że byłoby to wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że ten haul wam się spodobał. No i co? Widzimy się już w jakimś chyba następnym haulu? Nie, no bez przesady. Gdzieś w jakichś vlogach. Widzimy się po prostu na kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pajo. Piąteczka, pa, pa!